Witam fanów totalnej porażki! Włóżcie czystą bieliznę, bo czeka was kompletne szaleństwo! Tak! 14 świeżutkich zawodników i całkowicie nowiutka lokalizacja! Wyspa Cree w zachodniej Kanadzie. Jak pewnie pamiętacie, podczas finałowej walki między bohaterami a draniami ktoś, wolę, żeby pozostał bezimienny, przypadkiem zniszczył naszą starą wyspę. Więc tu wylądowaliśmy. Zero chat, zero pryszniców, żadnych hoteli, żadnego spa. Jedyne, co udało nam się ocalić, to wychodek zwierzeń i ten niepowtarzalny smrodek, który wżarł się w ściany. Czeka nas dzikość dziksza niż to, co było dzikie w totalnej porażce. Więc zapnijcie pasy, czas na totalną porażkę na wyspie Pakitel! Totalna porażka na wyspie Pakitel. Chcesz gumę? Ta nędzna próba przekupstwa nie zdoła cię ochronić przed czystym złem, które we mnie drzemie! Ale tak, dziękuję. Cynamon! Naprawdę nie musisz pogrywać aż tak ostro! Ten gostek jest trochę dziwny. Experiamus! Znam wiele zaklęć odpędzających zło. O! Tak? Wszystko może stać się słodsze dzięki piosence. Co? Masz się ze mną zamienić miejscami! Olbrzymka! Coś ci nie pasuje, koleżanko? Zamień się z powrotem! Chris? Ej, Chris! Co tu się nie kapuje? Chris! Musi gdzieś tu być! Ktoś widział Chrisa? Widziałaś go? Przestań się wreszcie kręcić! Jak mi porysujesz buty, wyrzucę cię przez okno! I za 2 minuty będziesz płaski! Przez pierwsze 14 sekund spadałby 548 metrów, a potem pokonywałby około 53 metrów na sekundę. Jeśli lecimy na wysokości 9753 metrów, to uderzy o ziemię za 3 minuty i 6 sekund. Wow, ta dziewczyna ma mózg nie od parady, nie? Mózg? Czyj mózg? Nie zabierzecie mi mózgu? Uwaga! Będzie trzęsło! Żółtodzioby, gotowi na zabawę? Tak! O, jacy nadgorliwi. Jak zaznają bólu i głodu, to im przejdzie. Zaczynajmy! Ten sterowiec to rzęch. Ale na szczęście ma 2 wyjścia awaryjne. Tu i tam, na samym końcu. Przy tychże wyjściach znajdziecie spadochrony. Niestety, tylko połowa z nich nie jest atrapami. Wreszcie plecaków są niespodzianki. Kompletnie bezużyteczne podczas lotu na ziemię. Mam nadzieję, że nie będą nam potrzebne. Kto wie, ten sezon jest pełen niespodzianek. O, proszę. Po prostu super! Przeszedłeś samego siebie. Spadochron? Nie, dziękuję. Jestem tylko hologramem. Co? Czemu ja nie jestem hologramem? Opuścić pokład! Miłość do koali na pewno mnie ocali. Nie będę. Nara! Tak! A, dobra, możesz żyć. Cudownie!
dziękuję! Nie przygotowałam przemówienia, ale jestem bardzo dumna z korony, miss. No co? Aha, pióra. Kapuję. Śmieszne. Ach, nie zawiodłem się na Krisie. Czas rzucić zaklęcie. Skrzydła? Strona 318. Ktoś za to beknie. Fajowo! Dobrze, że jesteś bezpieczny, misiaczku. Witaj, ptaszku. Zaśpiewać ci? Już spada taki piękny, piękny dzień i o grunt się rozbije. Normalnie uwielbiam hot dogi, ale teraz nie za bardzo. O, dzięki! Ej, zaklęcie działa! Już za chwilę tu będą. Ojej, Juniu, udało mi się! Zamortyzuj! Jejku, sorki. Dziękuję, pierzasty koleżko. Przynajmniej mnie mogłeś dać spadochron. Mogłem, powinienem. Ups, trudno. Ale masz rację, jest ci wybaczone. Policzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, siedem, dziewięć, dziesięć. Ha! Brakuje jednej osoby. Niezły wynik. Jeśli mnie nie puścisz, drzewo, to spalę cię na pobio! Witam na wyspie Pakiteo. Po prawej stoją wszyscy, którzy mieli spadochrony. Scarlett, Topher, Rodney, Jasmine, Max, Emi i Semi. Jestem Sami. Emi mówiła, że wołają cię Semi. No tak, ale... Bo jesteś drugą bliźniaczką. Mniejszą Emi, jeśli wolisz. Ale na imię mam... Jesteś Semi i kropka. To nie jest w porządku. Zgłosiłam się do totalnej porażki, żeby uciec od Emi. Będziecie się nazywać Pima Peteo Gino Sejłak, co w języku Cree znaczy szybujące orły. Nie, sorki, błąd. To znaczy pływające łososie. O, więc jesteście pływające łososie. Ci bez spadochronów. Sean, Leonard, Ella, Dave, Birdo, Sky i Sugar. Wy nazywacie się Juanito Masquak. W języku Cree oznacza to dzikie tyg... Skołowane misie? Tak to jest, jak się używa darmowego internetowego tłumacza. Przepraszam. W każdym razie, skoro dzisiaj i tak żadne z was nie ma gdzie spać, waszym pierwszym wyzwaniem będzie zbudowanie sobie schronienia. Och, kurczaki, jestem na to zbyt zmęczona. Przepraszam, ale to nie ja. Miss puszcza bąki tylko na pokazie talentów. I to też jako urozmaicenie linii melodycznej. Ej! Smrodzący potworze! Tak, teraz ja mówię. Obie drużyny mogą się zaopatrzyć we wspólnej strefie, zanim zaczną budowę. Ale tych zapasów strzeże nasz szef, uzbrojony w potężną wyrzutnię piłeczek tenisowych. Jak mu się piłka omsknie, zapiecze. Au! Wcale aż tak mocno nie bolało. A jak przyceluje, delikwent padnie na glebę. Czy mógłby ktoś pomóc wstać temu chłopczykowi? Niech leży. Zaczynamy wyzwanie. Drużyna Masquak zbuduje chatę w głębi wyspy. Drużyna Gino Sejłak na plaży. Wyzwanie wygra drużyna, która według mnie sprawi się lepiej. Do dzieła! Misie za mną! Ruszamy, łososie! Posłuchajcie, my... Plan każdy jest weźmie. Taki... Możesz przez chwilkę powinno... się skupić? Na farmie jestem tylko ja, mój tata i pięciu młodszych braci. Przywykłem do tego, że rządzę. Zawsze onieśmielałam takich dużych chłopaków. Małych zresztą też. I dziewczyny.
Tak już działam na ludzi. Posłuchaj mojego planu. Trzeba zdecydować, co będzie potrzebne i to zdobyć. Jasne? Zróbmy, jak ona chce. Warto pozwolić prowadzić się miłości. Dzięki temu wygramy. Pasi? Mamy plan, który... Kwiatuszku, ty i zachód słońca oszołomienie. Niech każdy weźmie jedną przydatną rzecz i... Tak, słusznie, ona ma rację, brawo! Mam trochę brudne ręce, ale spoko, róbmy co mówi. Tak. W tej sprawie najważniejszą rzeczą jest drewno, więc... Jeśli masz coś do powiedzenia, Scarlett, to wal śmiało. Tak. Moim zdaniem taczka jest ważniejsza niż drewno, bo służy do transportu. Ponieważ ma koło, z łatwością możemy... Możemy przewieźć nasze rzeczy! To mój pomysł! Mój! Nieźle, Emi. Ty i Semi pomóżcie Rodneyowi załadować drewno na taczkę. Ciężkie jest moje serce, niosąc je... Ruszaj się, Marudo! Brawo, Sean! W myślach zawsze uciekam przed zombie. Kto tego nie robi, jest stuknięty. W każdym razie zdobyłem zupę. Krem z brokułów? O! Ej, przestań jęczeć, bo wyjdziemy na sieroty. Ja skoczę po linę. Każdy musi wziąć coś przydatnego, okej? Hoja! Ja wezmę moją twarz. Zupa? Zabrał zupę? Z zupy nie zbuduje się chaty. Kiedyś zbudowałem zamek, mając do dyspozycji kwiat słonecznika i rzęsę smoka. Na pewno nie przegramy, skoro mamy wśród nas czarodzieja. Hej, Chris! Zaraz przerwa na reklamę, co? Dlaczego pytasz, Topher? Zawsze marzyłem o tym, żeby zobaczyć, jak pracujesz z bliska. Nie mam prawa niszczyć marzeń tak inteligentnego młodzieńca. Przepraszam na chwilę. Zawodnicy zaczęli gromadzić materiały. Drużyna Ginosejłak radzi sobie naprawdę drzewnie. Ale drużyna Maskłak wygląda trochę... zupio? Koniecznie zostańcie z nami na ciąg dalszy totalnej porażki na wyspie Pakiteo! Brawo! Bis! Znakomicie! Dzieciak jest w porządku. Wracamy! Gracze zasuwają, szef strzela! Wybierzcie sobie którąś drużynę i dopingujcie ją! Zabawne! Super! Dziękuję, ale już chyba czas, żebyś wrócił do roboty. Okej, ja... Każdy blok to jest dom, no a dom to jest blok. Nie mam sukni, lecz mam spódnicę i to. Czy ona śpiewa? Swego czasu byłam wielką fanką totalnej porażki w trasie. To, że nie mamy obowiązku śpiewać, wcale nie znaczy, że nie możemy. Ojejku! Znalazłam pełne wiaderko brokatu! Wspaniale! Nie, nie wspaniale. Brokat? Rozumiej, odjęło! Z całą pewnością, bo brokat należy się mnie! Co? Dave, ściągnij na siebie uwagę szefa. Birdo skoczy po zapasy. Gotowy? Już! Ej! Siemano! Tutaj! Dobra, Birdo, leć! Dlaczego biegnie w spowolnionym tempie? Trafiony, zatopiony! Co jest? Nie znajdzie się jeszcze jedno wiaderko brokatu? Biegnij szybciej, pachołku, bo zaraz... Wróg jest tuż za tobą! Leć stąd, głupcze! Okej. Wracaj z powrotem w czeluści, łałanakły! Nie uda ci! Tak. Słuchaj, Sky, mam super pomysł. Razem możemy... Ja cię! Dziewczyna ma krzepę, co? Czas wziąć się za budowanie! Idziesz, czy odbierzesz kasę tylko za połowę odcinka?
Nikczemny geniusz potrzebuje nikczemnej kryjówki, żeby móc działać. Ta jaskinia jest idealna. Nie, jeszcze raz. To najmniej ważne. Do kryjówki! Tam było strasznie ciemno. Wolę coś mniej upiornego. Zresztą co tam, mam czas. W końcu zło, nie musi się śpieszyć. Topher, Scarlett, sklejcie dechy. Rodni, pomóż z belkami nośnymi. Emi i Semi, szybciej! Ciekawe, co oni budują. Słychać, że robota wre. To nas zdopinguje do ciężkiej pracy. Daj spokój z tymi efektami dźwiękowymi. Mamy linę, słomę, młotek, trochę ślicznego brokatu. I zupę, ha? Zbudujmy wieżę czarnoksiężnika. O, tak, jestem za. Sugar też mówi tak. Kto jest z nami? Cztery głosy na wieżę. Ale nie, nie, nie będziemy. Dave, to głos większości. Budowanie jest lepsze od niebudowania. Pośpieszmy się, od czego zaczniemy? Chwycimy się za ręce i zaśpiewamy. Musimy. No i gotowe. Całkiem niegłupi pomysł. Zbudować sobie schronienie nad ziemią. Naprawdę? A czemuż to? Zaraz się przekonasz. Ta wyspa jest trochę dziksza od poprzedniej. Wieża jest do niczego. Nie jest gotowa! Ella? Lepiej zostaw to profesjonalistce. Dokąd idziesz, Sean? Mam spędzić noc z nieznajomymi, którzy mogą zmienić się w zombie, kiedy zasnę? Ha! Nie, dziękuję! Drużyna Maskłak, to wieża czarnoksiężnika? A czy jest łosioodporna? Że co, proszę? Tada! Bestie z wyspy Pakiteo nie dadzą rady mojej wieży czarnoksiężnika! Pole siłowe! To działa! Chciałbym powiedzieć, że decyzja była trudna, ale nie wygłupiajmy się. Drużyna Pima Peteo Gino Sejwak wygrywa wyzwanie! Super! Nikczemni nie przybijają piątki. W tym sezonie zwycięzcy każdego wyzwania będą mogli zamówić na wynos żarcie z restauracji sponsora. Tym razem jest to grill z małego zoo. Grill z małego zoo, czyli ktoś już dotykał waszego obiadu. Gwarantujemy. Kurczę, zawsze chciałam mieć kucyka. Drużyno, Juanito Maskłak, proszę zagłosować. Jedno z was pojedzie dzisiaj do domu. Weź! Witajcie w strefie eliminowania na wyspie Pakiteo. Tutaj decydujemy, kto zostaje w grze na kolejny dzień, a kto jak niepyszny wraca do domu. Mogę głosować na cztery osoby? Czemu wieża czarnoksiężnika nie wygrała? Policzyłem głosy. Kto dostanie piankę, zostaje. Sky? Tak! Sean, Dave, Ella i Sugar. Jesteście bezpieczni. Birdo, obijałeś się i chciałeś nas przekonać, że Sugar puszcza bąki. Leonard, myślisz, że jesteś czarodziejem i namówiłeś swoją drużynę, żebyście zbudowali coś bardzo, bardzo głupiego. Czarus, marus, zapomnikus! Chciałbyś. No dobra. Ostatnia pianka wędruje do... Leonarda. A, wspaniale! A, gra skończona. Ta wyspa nosi nazwę Pakiteo, co w języku Cree oznacza wybuchowy. Więc pomyśleliśmy, że odpowiednim środkiem transportu do domu będzie coś, co robi boom.
Bez zbędnej zwłoki chcę wam zaprezentować huk zakłopotania, grzmot rozgoryczenia, upokarzający środek transportu do domu. Oto armata wstydu. Słówko na koniec? Na razie, Birdo. Ech, przestań wreszcie. Miło było was poznać! To bardzo dziwne. Zupełnie już za nim nie tęsknię. No, jeden z głowy, zostało 13. Kto będzie następną kulą armatnią? Naprawdę jest z czego wybierać. Włączcie odbiorniki i oglądajcie nas w totalnej porażce na wyspie Pakiteo!